siema, siema widzu, to jak zawsze 10 tysięcy lajków i kolejny odcinek, w sensie normalny, 18.15, ale już wiecie dobrze jak to działa i dacie mi raczej być szczęśliwym oraz grze Summoner's Era i zostawicie 10 tysięcy lajków, bardzo wam dziękuję, a teraz pokażę wam jedną z moich, jeżeli nie teraz najbardziej w sumie ulubioną grę na telefon, bo dosłownie się wciągnąłem, że wam tak powiem. Teraz stworzyłem nowe konto specjalnie na komputerze, żeby wam pokazać co i jak. Oczywiście nie będziecie rozumieć jak wam od razu pokażę wszystko, tak? Tutaj jak widzicie widzowie, mogę 30 znajomych dodać, więc 30 z was, które mnie doda na Summoner's Era, oczywiście zebo.pl sobie wpisujecie, to jest moje ID, bardzo was zapraszam, wejście sobie mnie zaproście i 30 pierwszych mogę zaakceptować, więc to by było bardzo fajne, ja bym chciał mieć kolegów. Zacznijmy od tego, że ta gra jest przepiękna. Tworzysz swoje tutaj summonery, na przykład ja sobie otworzę, kupiłem sobie 100 tych scrollów i ze scrollów summonujesz swoich bohaterów, jeżeli tak to powiem. Lu gry, no to jest słabe, ale z 10 summonujmy od razu. Sea Hunter jest taki nawet. O, 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 tak, 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 tak. No i to jest piękne, Ungoliant. Ej, piękne, piękne, dobra, okej, okay, dobrze. Spróbujmy battle zrobić, wydaje mi się, że damy radę. Ale muszę ulepszyć swoje heroes po tym. Okej, okay, z 3 małpami, czyli to są. O kurde, ale my dobrzy jesteśmy. To łatwo, łatwo, pyk i super. No i po nim, dobra, dostaliśmy summers. O, co to jest? Iron Armor możemy założyć. Dobra, level upy możemy porobić. A porobimy, żeby było, bo to jest ten, co atakuje. Ma teraz, który dostał level? 9 level ma dopiero. Weźmy, otwórzmy sobie jeszcze, może jakieś fajne wyskoczą. Wierzę w to, no nic fajnego. Może akurat nic fajnego. O tak, o tak, to zależy coś fajnego. Yin wygląda bardzo ładnie, więc weźmiemy Yin. Yina ulepszamy. Yin to będzie mój faworyt teraz. No, ulepszyliśmy do 20 poziomu. Oraz ulepszymy Tom tak do 20. I przy okazji Tom też ulepszymy do 20. I wtedy będziemy potężni dosłownie. I nikt nam nie da rady. Mam taką nadzieję. To teraz możemy iść na campaign i tego campaigna sobie porobić tutaj. Battle pójdziemy i do tego dodamy tego pana. No i super. I teraz powinniśmy dać radę z każdym dosłownie tak 10 leveli porządną. No, bardziej na te żaby. No kurde, na jednego hita. No i po co się dajecie w ogóle dotykać? No i tak to ma, tak to się robi, kurde. Pięknie. Teraz kolejny poziom poproszę. Ja chcę tutaj speedruna takiego zrobić, że tak powiem. Battle od razu wchodzę i battle pyk. Chciałbym widzieć jakiś większy level na tym komputerze, bo w sumie na komputerze jeszcze nie grałem. No i pyk, no i zabity. Bijamy level 15, teraz taki speedrun widzowie. Łatwo, dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, nawet nie patrzymy za siebie. Aczkolwiek ja bym ulepszył w sumie, bo jak ulepszymy, to będzie szybciej to wszystko szło. Level 2, pięknie. Jeszcze troszeczkę leveli i wbijemy sobie ten zapragniony level. Dalej mamy, nie możemy formacji zmieniać, ale formacje są różne, na przykład do ataku, do defendu i tak dalej. No zobaczcie w późniejszej etapie gry. I łatwiutko, i łatwiutko, i pyk, i po nich, i po nich. No i super, bardzo łatwiutko. Dziękuję, nawet nie musiałem mrugnąć okiem. Level up, 4 poziom, za niedługo możemy na arenę i tam pykać ludzi. Mapę drugą mamy, super, jesteśmy już na drugim stage'u jakby. Czy nam się coś odblokowało ciekawego, oprócz tego, że questy chyba zrobiliśmy, mi się wydaje. Oho, to też jest fajne, super, to jest zarąbisty tank. Możemy teraz ulepszyć sobie nasze heroes, czyli po pierwsze musimy tego ulepszyć, bo on jest kozacki. Więc ulepszmy go tak na maksa, maksa. Pyk i pyk i pyk, dawaj, pyk. No i super, no kurde, 2000 znowu dostałem. Tutaj z tego co widzę, to tutaj jest chyba boss, no bo to jest ostatnie jakby. Więc tutaj będzie boss, więc jeszcze 2 muszę i będzie bossik. Teraz powinien być boss bossów dosłownie. O, taki duży właśnie. Level up, 10 poziom, super. Bardzo mnie to cieszy, ale bardziej mnie cieszy teraz ten boss. O, kuźwa, 70 poziomy? Nie no, z nimi to chyba nie dam rady już. Bez przesady, nie? Albo jednak my się leczymy jeszcze, więc to jest fajne. Łatwo, nie, to łatwiutko. Kurde, no to już intensywniej bardziej jest. Tak nie miało być, miało być łatwiutko. No, a jednak jest łatwiutko, no. Z basic summonów po prostu macie mniejszą szansę, żeby coś mega super wydropić. Wszystkie jakby procenty są oczywiście publiczne na ich fanpage'u. Zapraszam was bardzo. Otwórzmy sobie jeszcze 10 takich. Może jednak nie, dobra, okej, okay, to jednak nic nie ma, a może jednak... Oj, oj, jest trudno. Ej, ej, tak nie miało być. Tak nie miało być. Dawaj go! Szybko! Wygrajmy to, proszę! Tak blisko, nie możemy przegrać już. Nie możemy, nie przegraliśmy. Jest, dobrze. Victory, tak to się robi. Dobra, formujemy naszą armię złowieszczą. Pyk, pyk, pyk i super. No i balimy go. To powinno być łatwe. Łatwiutkie! Czemu ja nie wiedziałem o takim coś, że jest taki tower, że mogę potem ulepszać? Teraz już wiem, to teraz to zmieniło wszystko. Dalej lecimy. To jest jak w Shakesach, kurde. W Shakesach też jest takie coś, że do góry idziesz takim towerem. Jezu, ale ja się wciągnęłem w tą grę, tak serio. Tak do montażysty bardziej mówię niż do was teraz. Łatwo, łatwo, łatwo. I lecimy dalej. Co będzie dalej? Myślałem, że więcej będzie, ale spróbujemy. Okej, okay, kolejny poziom. Też 25. To dobra, może tam będzie coś fajniejszego. Pyk, pyk i pyk. Kurde, tak łatwo to dawno nie było. Ja sobie w Black Markecie kupię pyk.
320 kolejne i mogę ulepszyć. Która jest najlepsza tutaj? Uuu, tutaj bossik to będzie trudno. On ma jedną gwiazdkę taką zewolwowaną, czyli on jest jeszcze lepszy niż ja. Ale powinniśmy dać radę, mam nadzieję. Chyba, że do backline'ów pójdzie, to będzie lipa. O kurde, może być bardzo ciężko. No nie wiem. Oj, 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 ale będzie ciężko, czuję to już. Dobrze, że mamy tego tanka, bo ten tank serio jest zarąbisty. On nam tyle tankuje, że to jest szok. Ale blisko to on jest. O, no i zagłady blisko jest. No i super, to mi się podoba. Ta gra jest piękna, dlatego że nie musicie w ogóle wydawać pieniędzy. Jak widzicie, za to niby normalnie się płaci, a to sobie możecie normalnie zdobyć przy tej wieży. Więc dla mnie to jest bardzo fajne i też dlatego zdecydowałem w ogóle zagrać tą grę dla was na odcinku, nie? Że nie musicie im płacić, żebyście byli dobrzy. Po prostu to wam skraca w sumie czas oczekiwania, jakby. Tutaj już pomału bez sensu, żebym ja chyba dalej szedł, mi się wydaje. Uuu, tu trzeba dwóch bossów zabić. No to może być już cięższe. Wydaje mi się, że tutaj już nie damy rady, ale warto spróbować. Ej, oni są jacyś łatwiejsi, albo mi się wydaje. Oni są bardziej do ataku niż do obrony w sumie, no bo patrzcie, jak łatwo ich jedziemy teraz. Musimy jednego pierw sfokusować. Sfokusujcie jednego, da się jakoś. Tak, dobrze, dobrze, dobrze. Tak, dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze jednego. Ej, ja nie sądziłem, że to takie łatwe będzie. Teraz będziemy kampanię robić, mi się wydaje, bo to będzie najbardziej sensowne. Mogę otworzyć, otworzę. O, dawaj, otwierumy. 10 premium. Proszę, coś dobrego, błagam. No i dupa, no. To już w sumie na tyle, widzowie, z tego, co wam chciałem pokazać. Ja bym chciał sobie wrócić w sumie do telefonu, żeby sobie grać na telefonie, bo łatwiej mi jest na telefonie, aczkolwiek tą konto mogę chyba transferować, bo na tym koncie troszeczkę więcej progresu zrobiłem niż na tym pierwszym, więc na tym koncie nadal mi dodajcie. To w sumie tyle. Zapraszam was w linki w opisie. Bardzo polecam tą gierkę. Ja idę sobie dalej kampejna robić. Pamiętajcie, 10 000 lajków, no i normalny odcinek o 17:15, jak zawsze.